Za nami kolejna edycja Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Wydarzenie, którego to była już 27. Edycja przyciągnęła wiele gwiazd, jak i miłośników kina oraz teatru, którzy łakną kontaktu ze sztuką. Na imprezie pojawili się m.in. Zuzanna Grabowska oraz Paweł Domagała. Córka Andrzeja Grabowskiego i znany aktor i wokalista tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show biznesu. Zobaczcie, jak doskonale wyglądali. Spis treści, gwiazdy bawią się w Międzyzdrojach, Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała wyglądali kwitnąco. Co jeszcze wydarzyło się na Festiwalu Gwiazd, gwiazdy bawią się w Międzyzdrojach? Przez 3 dni nadmorski kurort Międzyzdroje zmienił się w mekkę łowców autografów oraz miłośników teatru, filmu i muzyki. Na scenie tuż przy hotelu Vienna House by Wyndham Amber Baltic Międzyzdroje, od czwartku do soboty, wakacyjna publiczność mogła obejrzeć najciekawsze spektakle ostatniego sezonu, posłuchać koncertów, a najmłodsi mieli szansę poznać znanych artystów, którzy czytali im bajki. Zuzanna Grabowska i Paweł Domagała wyglądali kwitnąco, w sobotę publiczność miała szansę spotkać się z gwiazdami Pawłem Domagałą, Zuzanną Grabowską oraz Samborem Czarnotą. Oczywiście nie zabrakło autografów, wspólnych zdjęć i pytań, zwłaszcza o wspólną pracę na planie małżeństwa Pawła Domagały i Zuzanny Grabowskiej. W naszym przypadku najtrudniejsza jest logistyka. Mamy 2 dzieci, więc babcie, niania, wszyscy nam pomagają, powiedziała Zuzanna Grabowska. My od studiów jesteśmy razem, nie mam żadnych problemów, pracując razem na planie. Uwielbiam z Zuzą pracować, powiedział Paweł Domagała, co jeszcze wydarzyło się na Festiwalu Gwiazd. Tego dnia bajki dla dzieci czytał Dawid Ogrodnik, sam tata 2 dzieci. Gratką dla widzów było spotkanie z głosami, w którym wystąpili Krystyna Czubówna oraz Radosław Popłonikowski. Miłośnicy teatru mieli okazję zobaczyć spektakl Łóżko pełne cudzoziemców z udziałem Darii Widawskiej, Marty Bryły, Joanny Balasz, Waldemara Obłozy, Igora Obłozy, Kacpra Kuszewskiego oraz Radosława Pazury. Z kolei miłośnicy książek Katarzyny Bondy mieli okazję kupić jej najnowszą książkę i porozmawiać z gwiazdą festiwalu, która wieczorem odciśnie dłoń w Alei Gwiazd.